Kasiusz dzwoni. Telefon 3 złote. Odbieram. Odbieraj, zobaczymy co powie. Kasiusz, bo tu się dziwna historia wydarzyła, w chuj. No dziwna w chuj, no kurwa oglądam ty. No bo siedzimy sobie, nie? Nie wiem czy widziałeś coś, ale... Ty się kurwa i taki z siebie włodasz, że opowiadasz kurwa o... Znaczy nie, powiedziałem... ...z Najmanem, że się zachował jak kurwa, przy tobie siedzi, mówi kurwa, że... To powiedziałem, stary, powiedziałem, że jako włodarz nie pozwalam sobie, żeby przy mnie mówił takie rzeczy. A po drugie, Kasiusz... Nie. Ja się nie... Ale nie śmiałem się, tylko śmiałem się z tego... Bo kurwa, z tobą sobie ostatnią akcję wyjaśniłem... Ale nie, Kasiusz... ...kurwa jest okej, a ty z jakimś kurwą śmieciem jebanym kurwa siedzisz... Chłopiek, na kogo ty podnosisz głos? Poczekaj chwilę, Kasiusz. Chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Jak chcesz krzyczeć, to krzycz na swoją matkę. Ale nie przeknieci ją. Nie przekrzykuj mnie. Chcę ci powiedzieć tylko to, że ja się nie śmiałem z tego, co mówi Krycha. Tylko, dobrze, tylko z tego, że on nagle zmienił totalnie temat i zaczął mówić o totalnie czymś, co nie miało związku z historią, jaka się wydarzyła podczas gali. I zaczął nagle mówić zupełnie coś innego. I widzowie widzieli, że ja miałem takie zdziwko WTF, o czym mówi Krystian, rozumiesz? O to chodziło. I to nie było śmianie się z jego słów, tylko śmianie się z tego, co on mówi. Bo ja byłem totalnie zdziwiony. Obejrzyj sobie to i widzowie to na pewno widzieli, że ja byłem w szoku, że nagle Krycha zaczął mówić totalnie inną historię. Okej, ja oglądałem. To nie jest tak, że... I potem powiedziałem, że nie życzę sobie, żebym mówił tak o tobie. Przy mnie. To tak, przyznam ci rację, że po 20 minutach mu powiedziałeś, kurwa, że obczaiłeś. No, stary, tak, ale miałem prawo mu się dać wypowiedzieć. Tak samo jak tobie mam prawo się wypowiedzieć. 20 minut, coś masz do niego, okej, ale kurwa, byłem zdziwiony, że akurat opowiadasz, że nie szanujesz za to Najmana, jak się zachował, a ten ci mówi, kurwa, o to, że kopnąłbym je w jaja nawet, bo wie, że inaczej by nie wygrał, a ty się cieszysz. Nie cieszyłem się. Śmiałem się z tego, co on mówi. Obejrzyj sobie live'a, stary. Ja się nie cieszyłem. Ty, stary, to weź się wypowiedz. Nie. Wypowiedz się do tej sytuacji, którą opowiedziałem może. Kamera mi się włączyła, czekaj chwilę. Ty kurwa z linii. Nie, ale nie kłóćcie się, panowie, bo... Krzycz, dawaj. Czekajcie, bo kamera mi się włączyła. Więcej, dawaj, proszę. No Krycha, kurwa. Dobra, nie szukaj atencji, zjebie. Już ci wystawiłem. Samozwańczy królu, dawaj więcej. Jak chcesz, to kurwa podejmij walkę i cię kurwa się włączyła, kurwa. Chłopie, model. Model cię zniszczy w śmieciu jebany. Zamki pizdę i słyszałem, też oglądałem Wojtek. Okej. Jak farmaceusz teraz dzwonił, to ja pierdolę, człowieku, mimo króla, to ja mogę wyjaśnić tego kurwa farmaceusza i kurwa mefetroniarza, obydwa je chyba ten to sam... Dlaczego nie, to dlaczego jak mnie na solówę wyciągnęłeś, to nawet się nie ważyłeś mi uderzyć? Śmieciu jebany, zaraz wstawię ten kurwa filmik, bo ja gadasz, śmieciu jebany. No. Jak może być tak, to co ty mówiłeś? No. Kurwa, potem nagle ja mówię, że chcę iść na solówkę, a ty idziesz jak pizda ze skulą głową. Stary, to wstaw, wstaw jak wysiadłem z samochodu. Wstaw jak wysiadłem z samochodu. Wysiadłeś z samochodu, kurwa, cię wyciągnąłem z tego samochodu, kurwa jebana. I co mi zrobiłeś? Jeszcze ci się ze śmiechem w ryj przyznałem. Jesteś tak głupi. W ryj ci się przyznałem, stary, byłem sam, a was było... A was było czterech, a ty stałeś, kurwa, jak pajac krzyczałeś. Dobra, nie kłóćcie się, panowie. Jeżeli Kasiusz... Jeżeli chodzi o to, to ja w takim razie już kończę zapraszanie zawodników na swoje live'y, bo nie jest w takiej sytuacji. Nie śmiałem... Wojtek, ja widziałem, że okej, fajnie się zachowujesz jako wodarz, ale... Mogłem przerwać szybciej Krystianowi, okej, przyznaję. No ale dobra, ty mogłem... kurwa, wyśmiewasz, jak on 20 minut o mnie mówi. Nie. Nie śmiałem się z tego. Ja się śmiałem z tego, co on mówi, a nie z tego, że się śmieję z ciebie, że ty coś. Śmiałem się z tego, co mówi Krystian i widzowie to piszą, powiedziałem sam, że WTF, że stary. Mówimy o Damianie Helczyku, a ty nagle, było tak. Przeinaczasz nagle temat i zaczynasz mówić o Kasiuszu. No tak, Wojtek, ja to obczaiłem, że ogarnąłeś, że kurwa, 20 minut mówić o sobie, jak nie o niej nie ma tematu.
No to ja zauważyłem, że widziałeś, że... No i widziałeś, że ja byłem zdziwiony. Po prostu atencji chcę złapać na mnie, ale ja powiedziałem, ja mam... Ja ci zresztą ostatnio w wywiadzie powiedziałem, że tworzę Team Króla, wszyscy będą niepokonani, wystawiam gości, którzy w ogóle, kurwa, nigdy się nie bili nawet na ulicy i tego śmiecia może rozjebać Sasza. Mam nadzieję, że go namówię, bo ostatnio był zły na mnie, że ja w ogóle cokolwiek tak w cage'u powiedziałem, jak on, kurwa, nigdy się nie chciał bić. Ale mam nadzieję, że go przekonam, że kurwa napierdoli tym tą szmatę. No, ty jeszcze ja... musisz mnie ładnie poprosić. Możesz mi piuta, kurwa. Dobra, kurwa, nie kłóćcie się. Jeżeli chodzi o mnie, to... Patologiczne wypowiedzi, masakra. Ja dzwonię do ciebie, masakra. A ty kurwa puszczasz jakąś kurwę, która od 20 minut musi... O sobie mówię. Dobra, ja powiedziałem Krystianowi, żeby już nie gadał, żeby zakończył. Wojtek. Masakra. Posłuchasz mnie? No, no mów, mów. Ostatnie 20 sekund. No mów, mów. Zobacz, ja dodam jeden filmik teraz na Instagrama, który trwa 15 sekund i wszyscy kurwa ludzie rozumni będą wiedzieli, no, jak to wyglądało. A on potrzebował 20 minut cię przekonywać, nawet przecież oglądał... Gościu, dodasz filmik, jak już, no, szedłeś, no, za mną, bo się zdygałeś. Bo tylko taki masz. Bo naprawdę, Wojtek, bo ja naprawdę, kurwa, przez same ci szanowni. Ale o czym wy w ogóle mówicie? Ja ty powołałeś, żeby śmieć jakiś mówił teraz. Dobrze, stary, ja się nie muszę przed tobą tłumaczyć, po pierwsze. Po drugie, to zwróciłem uwagę, po trzecie śmiałem się z tego, co on mówi, a nie z ciebie, stary. Mówię, kończę zapraszanie zawodników na live'y. Potrzebował 20 minut się tłumaczyć, a ja wstawię teraz filmik na Instagrama, 15 sekund, gdzie jest wyjaśnione w 15 sekund, a on 20 ten minut. Krzyśmy, ja widziałem, jak ty się śmiałeś, że on 20 minut potrzebuje, a on nie mówi. Ja się śmiałem z tego, że on nagle gada off topic totalny, stary. Nagle wszedł na off topic i zaczął prowadzić swoją, wiesz, przemowę. I bardziej z tego widzowie to widzieli. W ogóle wstaw mnie... filmik, jak, wiesz, zresztą, jak kurwa, mnie wysadziłeś z auta, gościu. Dawaj, wstawiaj filmik, jak mnie z auta wysadziłeś. Dawaj. Dobra, dobra, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Naprawdę to, no, rozumiem. Ja, wiesz, ja tam jestem takim człowiekiem, który nie potrzebuje tam, wiesz, za dużo gadać, tak jak on 20 minut potrzebował powiedzieć o sytuacji, która trwała 15 sekund, gdzie miał szansę wyjść na solo. Ja teraz wstawiam to na Instagrama i kończąc rozmowę mówię. Akurat dwie kurwy u ciebie na live były przed chwilą, czyli Farmazeusz i kurwa Mefedronia. Możesz mówić tak o sobie, kurwa, albo o swoich bliskich. Modelów stop model wystawiam, a przecież kurwa. A tego, co se sutki lizał? Dobra, Krycha, ty też sobie daluj, kurwa, naprawdę. Koło dupy, śmieciu jebam. Dobra, dalujcie sobie już, nie chcę już, dobra, kontynuować para, tego. Dobra, Wojtek, ale uważam, że twoje zachowanie na live, kurwa, takie, kurwa, propagowanie takiego... Nie, to nie było propagowanie, stary, bo dobrze wiedziałeś, że... Dobra, nie chcę, naprawdę, stary, nie musisz tłumaczyć przed tobą, naprawdę, dobra. No nie musisz się tłumaczyć, tylko, kurwa, zobacz sobie, cofnij sobie live'a, jak ty, kurwa, promujesz takie gówno. Jak się cieszysz, jak on mówi, żeby mi... Nie cieszyłem się z tego, tylko z tego, że on prowadzi monolog. Z nożem do ringu, żeby mnie pokonać. Z nożem wejdzie. A teraz mówisz, że kopnąć wiarę. Bo on wie, że kurwa, ta, on nie ma szans. Dlatego mu, kurwa, dam szansę. Wystawię chłopaka, który się, kurwa, nigdy nie bił. Jest modelem, sutki pokazuje top model i go rozpierdoli śmiecia jebanego. Dobra, elo, kurwa, bo też, kurwa, Wojtek Goleja zjebałeś, kurwa. Dobra, daj spokój, elo. Ja się nie muszę tłumaczyć, kurde, przed Kasiuszem żadnego powodu, bo moim zdaniem stale, okej, okay, rozumiem, że... Znaczy inaczej, no nie mogę zapraszać zawodników, jak widać, bo kurwa na żywo to wygląda obcowało.